Drużyna Chemika Police przeszła do historii krajowej siatkówki, zdobywając po raz 11 tytuł Mistrza Polski. Policzanki znalazły się na podium tabeli wszechczasów razem z AZS Warszawa i AZS AWF Warszawa. Świetnie! Najlepsze uczucie na świecie! Dobrze jest skończyć złotym medalem przed własną publicznością. Podopieczne trenera Marco Fenoglio pokonały w rywalizacji o złoto PGE Rysice Rzeszów 3-0, oddając rywalkom zaledwie jednego seta. Dzięki temu ekipa z Polic awansowała na szczyt klasyfikacji, jeśli chodzi o wywalczone tytuły mistrzyń Polski. Super, kolejne świetne uczucie. To się nigdy chyba nie znudzi i cieszę się, że przed własną publicznością mogłyśmy cieszyć się z tego medalu. Siatkarki Chemika okazały się bezkonkurencyjne. Na 29 rozegranych spotkań triumfowały aż w 27, a w fazie play-off straciły tylko 3 sety. Ostatnio nastąpiły istotne zmiany w klubie. Odszedł prezes Paweł Frankowski, ale nie zmieniło się podejście siatkarek, które jak burza przeszły przez fazę play-off i mogły świętować Mistrzostwo Polski po wygranej w 3 meczach z PGE Rysicami Rzeszów. Trudno uwierzyć, że niebawem klub może przestać istnieć. Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapewnia, że nie ma powodów do zmartwień. Prezes Radosław Anioł deklaruje, że będzie walczył do końca. Przypomnijmy, że jest to spowodowane utratą sponsora strategicznego. W marcu bieżącego roku Grupa Azoty oficjalnie potwierdziła, że nie jest w stanie dalej wspierać klubu. W oświadczeniu napisano, że decyzja o zaprzestaniu sponsoringu związana jest między innymi z problemami finansowymi całej grupy kapitałowej. Przez dekadę, między innymi dzięki wsparciu gwarantującemu stabilność drużyny, siatkarki z Polic osiągnęły wiele tytułów. 8-krotnie zdobyły tytuł Mistrza Polski oraz 7-krotnie stawały na najwyższym podium w Pucharze Polski. W porównaniu do ostatniego sezonu drużynę czeka rewolucja kadrowa. W szeregach Mistrza Polski pozostaną jedynie 3 zawodniczki: Martyna Grajber-Nowakowska, Dominika Pierzchała i Iga Wasilewska. Nowy prezes klubu zamierza zbudować silny zespół od podstaw i zrobić wszystko, by Chemik wystartował w kolejnym sezonie.